Ta akcja, najpierw zrobiono 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion, 5 milionów, 10 milionów, 20 milionów. Dzisiaj to jest ogromne przedsięwzięcie, które jest angażowane logistyczne, samoloty, statki na całym świecie. Każda paczka jest inna. Nie ma dwóch takich samych paczek. Te paczki, które wy dostajecie, są z Niemiec. Przyjechały do nas z Niemiec. Może 5 z nich jest gdzieś z Polski. Większość jest z Niemiec. Wszystkie paczki, jak powiedziałem, są inne. Nie ma dwóch takich samych paczek. Dziecko jakieś coś tam włożyło. Może napisało list. Nie wiem, co tam jest. Ja nie zaglądałem. A więc życzę wam, żebyście kiedyś byli na tyle zamożni, żeby też kiedyś robić innym dzieciom paczki. Z całego serca wam to życzę. I słuchajcie, jedną taką chrześcijańską myśl chciałem powiedzieć. Uczeń Pana Jezusa Chrystusa Jan powiedział kiedyś takie zdanie. I zacytuję je. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc ktoś największy na świecie, Bóg, dał to, co miał najcenniejszego, swojego Syna i dał dla każdego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a śmierci boi się większość ludzi, ale miał co? Coś, co się nigdy nie kończy. Życie wieczne. Słuchajcie, złożyli dary, odjechali. Bóg miał pretensje. Powinni zaraz wziąć Jezusa, ukryć, ratować go przed wrogiem, przed Panem Diabłem i Herodem. Kacprze, Melchiorze, Baltazarze. Bóg dyskutował, tupał, szurał. Puknij się w głowę, że bo przecież Matka Boska czuwa. Tkały raz Jezusa, dorosłe dwa gadrony. Nie przyszło im do głowy powiedzieć pochwalony.